Dziś rozpoczął się montaż przęsła mostu nad Cybiną. Most będzie kładką, po której za jakiś czas wchodzić będą turyści do powstającego nieopodal interaktywnego centrum historii Ostrowatumskiego. Ich Ichot ma zostać oddany do użytku w grudniu tego roku. Budowa nowoczesnego muzeum kosztuje 100 milionów złotych, z których 60% pochodzi z Unii Europejskiej. Powstający przy interaktywnym centrum historii Ostrowatumskiego Tumskiego most będzie drugim w tym miejscu przejściem nad Cybiną. Kilkadziesiąt metrów dalej jest bowiem most biskupa Jordana. Most na Cybinie istniał już w. W tym miejscu za czasów Mieszka I przez wieki wznoszono kolejne drewniane i żelazne konstrukcje, aby ostatecznie zrezygnować z przeprawy w tym miejscu na rzecz nowej trasy szybkiego ruchu. W roku 2007 po długiej przerwie połączono ponownie Ostrów Tumski i Śródkę. Do budowy mostu wykorzystano przęsło dawnego mostu Świętego Rocha. Jego transport wzdłuż koryta rzeki na obecne miejsce i podnoszenie ponad te sąsiednim mostem Mieszka I stanowiły niezwykłe przedsięwzięcie inżynierskie. Most upamiętnia pierwszego polskiego biskupa, który miał swoją siedzibę w Poznaniu.